Witamy serdecznie w kolejnym, ostatnim odcinku, jeśli chodzi o tę kolejkę PGA Ekstraligi. Witaj serdecznie, Patryku. Cześć, Darku, witajcie, kochani. No, oczywiście ostatni odcinek w ten weekend, bo ta kolejka jeszcze tak będzie się ciągnąć przez tygodnie czy miesiące. Otóż to. Tak to w zwyczaju, tak to mamy teraz w tej PGA Ekstralidze. Taką nową tradycję kwiecień, w ostatnich plecień, latach. Kwiecień, plecień, ale i maj, plecień. Dokładnie. Że nie rymuje się, ale nadal jest fajnie. Natomiast jeśli chodzi o 101 derby Falubazu i Stali Gorzów, to cóż, w ostatnich dwóch latach Falubaz wygrywał u siebie na torze, ale z coraz mniejszą przewagą. No i tym razem zespół gości z Gorzowa z północy wygrał tym samym wynikiem. Zdobył tyle samo punktów, co w zeszłym roku Falubaz. Patryku, dla Zielonogórzan jest to trzecia porażka z rzędu, trzeci mecz u siebie, druga porażka u siebie. I pytanie moje jest takie, czy przekonałeś się już do tej Stali, czy będziesz czekał do 14 kolejki, żeby zobaczyć w nich faworyta, jak to u ciebie jest po tym meczu, po tym roller coasterze? Niestety, kolejne drużyny, jak właśnie wcześniejsza, nie zawodzą, tylko zawodzą mój, nawet nie tyle mój, co tą historię ostatnią, nowożytną, czyli to, że bez juniorów nie da się wygrywać ligi, bo nie wiadomo, jak to będzie z ligą na koniec, właśnie po tej 14 kolejce, czy przed playoffami, ale i Wrocek, i właśnie Leszno, to co powiedziałem w poprzednim odcinku, i tutaj właśnie niestety Gorzów pokazuje, że bez jakiegokolwiek juniora praktycznie, no można powiedzieć, że Jasiński w jednym biegu się pokazał i dobrze, bo mam go w składzie w elite menadżerze, więc jeden punkcik może przeważyć w tej kolejce nad wygraną mojej drużyny dwoma punktami w tabeli, ale niestety nie mają tych juniorów, nie ma tutaj za bardzo na co patrzeć w przyszłość, żadnych nadziei chyba na ten sezon, a jednak wygrywają, chociaż szczerze powiedziawszy przed meczem, jakby ktoś powiedział, chociaż ja mocno wierzyłem w Zieloną Górę i do pewnego momentu myślałem, że przechytrzę wszystkich. Może nie, że gdzieś oficjalnie napisałem, więc nikt by tego nie sprawdził, ale Darku, ty wiedziałeś, że ja myślałem, że jednak ta zielona tutaj rękawice podniesie i zdzieli ją mocno, tą stalóweczkę, bo było przecież w pewnym momencie aż 10 punktami przewaga po 5 tak. biegach, ale taki wynik 40-50 to myślę, że może nie, że trener Żyto sobie by brał w ciemno przed meczem, ale myślę, że powiedziałby tak po chwili namysłu, że no, pewnie tak będzie. I tak było, więc jakby ostatecznie ten wynik jest jaki jest, mocno przewidywalny przed meczem, ale z tego, co się działo, jak przebiegały te biegi i jakie mieliśmy na początku chocki, klocki, przede wszystkim w wykonaniu juniorów zielonogórskich, to można było się spodziewać zupełnie czegoś innego. No właśnie. Bo można powiedzieć, że no to nie były punkty za darmo debiutanta w tym w ogóle w drużynie zielonogórskiej w tym sezonie w Ekstralidze, czyli Nila, Naila, Tafta, jakkolwiek widać, że w telewizji nawet na wszystkie możliwe przypadki się wymienia to nazwisko, ale rzeczywiście debiutant robi 4 punkty plus 2 bonusy, w tym tak naprawdę nie dostaje tych punktów za darmo w biegu juniorskim, bo tam Wiktor Jasiński, z którym muszę sobie pomówić, bo i miał wykluczenie i ostrzeżenie i trochę mi pieniążków uciekło z aplikacji PGA Ekstraligi, to jednak no tam potem Kamil Pytlewski w tym sezonie nic nie pokazał, jeździ za Kamila Nowackiego, który pewnie się jeszcze kuruje, natomiast mimo wszystko troszeczkę tego szczęścia było. Szczęście również było, że Max Frick pojechał tak, jak jedzie, no tak jak już chyba przyzwyczaja nas, czyli z mocnego C, a potem coraz gorzej, bo przynajmniej w tej pierwszej części zdobył 5 punktów w swoich dwóch startach. Patryk Dudek był na początku nie do złapania praktycznie, więc gdzieś to z juniorami jeszcze i z Damianem Pawliczakiem, który też kąsał, to robił taką pawliczakowską robotę w tym sezonie, czyli wszyscy się zajmują sobą, a ten U24, który jest gdzieś tam uważany za jednego z najsłabszych w lidze, nagle przeciska się po małej czy po dużej i rzeczywiście to wyglądało niesamowicie, ale no ta trzecia seria, no to już był kompletny łomot. 10 punktami przegrali tę serię Zielonogórzanie, potem 6, no i to było po ptokach. Zgadzam się z tobą, że naprawdę 10 punktami
brałbym to w ciemno, bo nie to, że ja nie wierzyłem w swoją drużynę, ale kluczowymi byli Zagar i Protasiewicz, przede wszystkim Piotr Protasiewicz i no właśnie okazało się, że zespół Zielonogórski przyjechał bez tych zawodników tak naprawdę. No niestety, ciężko się na to patrzyło, chociaż Dudek, no Dudek, ten Duders, każdy by chciał go chyba takiego oglądać, bo niesamowite punkty przywiózł w całym spotkaniu. Aż się chciał zapytać, dlaczego nie pokazują takich ładnych obrazków jak Bartka Zmazlika, który otoczony jest kolegami z drużyny i tłumaczy im wszystko, a nie było takich sytuacji z Dudersem, który no, zrobił swoje, a tak, no nie wiem, zakładam, że były jakieś rozmowy, ale to nie wiem, to jakoś tak chyba w tym tkwi ta siła tej Stali Gorzów, że jednak oni naprawdę są jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, bo to wygląda naprawdę przedsezonowe zapowiedzi, że ten się z tym przyjaźni, że Zmarzlik to i ma przyjaciela w Wasuliku i w Tomsenie i bardzo świetnie się nagaduje z Szymkiem, to wszystko widać na torze i wszystko widać w tym parku maszyn, a do tego zrobił swoje, a reszta po prostu dno i po prostu kilogramy mułu i naprawdę szkoda, bo Patryk to co, no teraz chyba każda strata punktów z Marzlika to będzie wielkie wydarzenie kolejki, czy też całego sezonu i tak to było właśnie w tym genialnym biegu, w którym pojechał właśnie z Marzlik za Kaczmarza jako taktyczna w biegu piątym i tam zamiast właśnie przywieźć na 5-1 czy 4-2 to ulegli w niesamowitym chyba najlepszym biegu całych tych zawodów właśnie Pawliczakowi, który wtedy przywiózł za sobą Słowaka, czyli Wasulika. Nikogo, no właśnie. Nie byle kogo, a Patryk no, odwalił kawał dobrej roboty. Najpierw blokując Tomsena, potem Zmarzlika i utrzymując tą przewagę do końca, nie dał się nawet pokąsać Bartkowi i to była coś, co mogło dać naprawdę skrzydła tej drużynie i tak naprawdę nie wiadomo dlaczego za dwa biegi, a tak naprawdę za trzy zaczął się dramat już i wtedy już by porażka za porażką i przede wszystkim Thompson i Woźniak robili swoje, to co w poprzednich meczach. To jest ciekawe zagadnienie a propos kapitaństwa w Zielonej Górze, bo Patryk Dudek nigdy nie był dla mnie materiałem na kapitana ze względu na charakter, jest bardziej wycofanym, na luzie zawodnikiem. To nie jest Bartek Zmarzlik, ale też pytanie, jakiego kapitana potrzebują zespoły, bo w Zielonej Górze mamy najemnika Zagara, mamy Frikę, który też jest no, skromnym zawodnikiem, który dopiero w tym roku pokazuje w końcu coś w tej Ekstralidze, mamy nadzieję, że tak to będzie, że dzisiejszy mecz to był tylko wypadek przy pracy, bo wcześniej było dobrze, a de facto kapitan, człowiek o największej, oprócz Zagara charyzmie, ale Zagar tę charyzmę zupełnie inaczej wykorzystuje, to Piotr Protasiewicz jako kapitan, co może powiedzieć, kiedy tak naprawdę on nie wie, gdzie się znajduje. Ja nie wiem, czy miał problemy z ręką w tym spotkaniu, ale w którymś momencie chyba Mirek Jabłoński zwrócił uwagę, że na wolny start bardzo Protasiewicza, a ja twierdziłem, że to jest kolejny już, czwarty tragiczny start, kiedy tak naprawdę ta albo ręka źle puszcza, mówił w wywiadzie przed meczem, że nie ma już problemów tak naprawdę z nią, ale coś było nie tak w reakcji kompletnie, jakby przeszedł koło meczu mentalnie, on sam najlepiej wie, co się wtedy zdarzyło. No ale właśnie to jest to, że zespół gorzowski to jest monolit, tam zawodnicy są w podobnym nie tylko wieku, ale z podobną chęcią wygrywania, bo i Thompson przecież jeszcze nic nie pokazał tego, co chciałby pokazać na arenie międzynarodowej. Wasulik też nie, mimo iż w czołówce jest od lat. Zmarznik, wiadomo, to jest gość, który ma niekończące się pokłady energii i ten pazur, który zawsze chce, sprawia, że chce wygrywać, że może wygrywać. No i do tego mamy, można powiedzieć, takich nieopierzonych juniorów z Karczmarzem, który też potrafi pokazać kawałek dobrego żużla jak chce i dzisiaj w dzisiejszym meczu też warto go wyróżnić. Masz rację, to jest bezpieczny strasznie sezon tej Zielonej Góry, wszyscy wyglądali na zmęczeni, Żyto, Piotr, którego ciężko się ogląda w tych wywiadach, który najlepiej jakby do kamery go nie brali, bo raz, że nie dostaje dobrych pytań, co nasz sport przez to kuleje niestety w transmisjach, to dwa, no to już jest od razu takie, no nie mówię, że oni tam mają mówić, że wyciężają, ale coś widać po nich, że chyba widzą swoje miejsce w szeregu i bo może to im wyjdzie na dobre, ważne, żeby kibice byli z Zieloną Górą. Tak tylko to skonstatuję. No właśnie, bo to chyba nawet w jednym z wywiadów przed sezonem mówił Dudek, że on tak naprawdę ani strasznie się nie cieszy po wygranych, nawet jak opowiadał o swoim medalu Mistrzostw Świata, to tak
tam coś tam zdobyłem. No co, no zdobyło się, no tak, kolejny sezon jest. A jak, niby się wydaje, że człowiek skromny, tak, ale potem jest porażka i też to też jakby dla niego nie dociera, nie przeżywa tego, więc myślę, że jednak takiego bardziej emocjonalnego potrzeba kapitana, obojętnie w jakiej drużynie, żeby jednak, że on jakby nie potrafi chyba zmotywować i myślę, że jeżeli on jest taki w stosunku do siebie po zwycięstwie, to nawet takiego Pawliczaka, to ja nie mówię, że on ma go przytulić, ale naprawdę powiedzieć super, i stary, też nie trzasnąć, jesteś, żeby nie było. Jesteś ekstra tutaj właśnie, powiedziałem, ja ci powiem jak, co, no nie, czuję, że okej, okay, dobra robota i jakby to za mało jest, to jakby wiem po, tak. po na przykład mojej żonie, która potrzebuje takiej otuchy, jak czasami właśnie mocno pochwalę, to wtedy jeszcze bardziej się stara, jak tylko powiem, że jest okej, okay, to ona też osiada na laurach, trochę ma pretensje, więc myślę, że takiego, więc ja jestem takim domowym Dudkiem, można powiedzieć, ale do czego zmierzam, że tak jak mówisz, Dudek to nie jest materiał na kapitana, pewnie Protasiewicz jest, bo widać tą charyzmę też u niego, ale muszą być za tym wyniki i musi tak. pokazywać, gdzie jechać z punktów, a nie 4 starty, 0, 0, 0, 1 z bonusem. To podłamuje człowieka naprawdę i rzeczywiście nie ma się tu co dziwić, że z drugiej strony mamy właśnie ten Gorzów i mamy taką sytuację, że nawet po tych 10 punktach w plecy jednak wszyscy się odnajdują. Nawet Martin Waculik, który przecież przez 2 lata rządził i dzielił praktycznie na zielonogórskim owalu w poprzednich 2 sezonach, a tutaj rozkręcał się trochę, ale potem wskoczył na takie tory szymono-woźniakowskie, można powiedzieć, czyli te dwójki z bonusem to tam były, można powiedzieć, jak na zawołanie. I to było tym kluczem, a już w ogóle akcją meczu to nie było żadne wyprzedzanie nikogo, tylko moim zdaniem przynajmniej była to sytuacja, kiedy Anders Thomsen spóźnił się prawie że na bieg, przejechał murawę, nie stanął w żadnej kolejnie albo w jakiejś tam, którą ujrzał, pierwszą lepszą, i jak puścił ze startu, no to nie było go jak łapać. To w ogóle było mistrzostwo świata. No i to też dużo świadczy o tym, jak podchodzili chyba gospodarze, że jednak tutaj, wiesz, jesteś u siebie, chcesz pojechać jak najlepiej, skupiasz się, a ktoś przyjeżdża na ostatnią sekundę i rozwala ci cały bieg i wszystkie karty wypadają z rąk i nawet nie wiadomo, gdzie się pogubiło, gdzieś tam po studzienkach kanalizacyjnych, bo po prostu nie widać żadnego planu, nic tutaj się nie układa i niestety tak było do końca. Ale przegenialny Dudek, jeszcze raz trzeba powiedzieć o tym, że tylko 2 razy przegrał ze Zmrzlikiem, raz z nim wygrywając, więc naprawdę tutaj szapoba, bo to jest lider z prawdziwego zdarzenia, ale nie kapitan, więc tutaj jest ten brak. Dokładnie i też cieszę się, że i właśnie ta trójca jest, chociaż jak będzie Speedway of Nations, to jest bodajże 2+ junior, tak? Więc pewnie Janowski i Zmarzlik dostaną angaż, ale cieszę się w przypadku Grand Prix i Seków, bo ile wiem, to Patryk Dudek wystartuje w eliminacjach, tak? Więc będziemy mocni, mamy mocną trójcę na arenie międzynarodowej. No i do tego jeszcze Krzysiek Kasprak, jak dojdzie, jak mu tam, bo ile razy było, że w lidze cieńko, ale w Grand Prix coś tam można zawsze, tak jak Jason Doyle cieniował w lidze, tak jeździł niespecjalnie w zeszłym roku w Częstochowie, ale jednak, jak to Marek Cieślak powiedział, w tych Grand Prix, to tam natrzaskał na różnych torach te niesamowite wyniki, jak przyszło ciepełko i się kilka lig innych zaczęło. Natomiast a propos zielonogórskiej drużyny jeszcze, to właśnie nie było komu wygrywać, niestety Pawliczak pojechał swoje, on się fajnie rozwija, troszeczkę mu można tylko zarzucić tę przegraną z Jasińskim w 10 biegu, ja nie mogę, bo akurat potrzebowałem do menadżera punktów, także tutaj akurat nie najgorzej, no ale Matej Zagar to jest rzeczywiście ten żołnierz, który powinien te przynajmniej 10 robić, jeżeli Piotr Protasiewicz, już tutaj nikt się nie nastawia na tego zawodnika, że będzie robił te dwucyfrówki, to musimy mieć tutaj tego żołnierza. Fabian Ragus obudził się praktycznie, no, 4 punkty zdobył, tak, jeden na w dalszym biegu, więc powiedzmy wrócił ten stary, dobry Fabian Ragus z początku tego sezonu. A juniorzy, właśnie, jak to jest? Z Rafałem Karczmarzem, z Wiktorem Jasińskim, zawodnicy, którzy
są niewidoczni, chociaż w przypadku Karczmarza to był dwukrotnie zastępowany rezerwą taktyczną, ale potem wraca i w naprawdę niezłym stylu i takim agresywnym, można powiedzieć, zwłaszcza na pierwszym łuku, wyjściu z niego, zdobywa dwa z bonusem. I właśnie ten Wiktor Jasiński też zamknął bramę Pawliczakowi, jakby właśnie zakładł się spać i tam nie było jak przejechać Damianowi. I potem fajnie budował tę przewagę i nawet zagroził w którymś momencie chyba jeszcze jakiemuś tam zawodnikowi przed nim, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie to wyglądało na rezerwy niesamowite jeszcze. No tak, ale też warto powiedzieć, kogo wyprzedził ten Karczmarz. Okej, okay, fajnie, że wyskoczył, że tak jak mówił w wywiadzie, że jakieś korekty wprowadził po pierwszym starcie. Oczywiście, no jeżeli jest możliwość wstawienia taktycznej i Bartka Zmrzlika, no to chyba żaden zawodnik na świecie się nie może pogniewać, że za niego wchodzi Bartek. Ale tutaj, no można powiedzieć, niestety beznadziejnym Protasiewiczem i Pawliczakiem, który no miał te swoje wyskoki, ale akurat nie w tym biegu, więc no takich po prostu zawodników, których no nie trudno było, można powiedzieć, objeżdżać, ale no fakt faktem zdobył te punkty ważne na też przeważającą, ale w tym momencie dobijającą powoli moralnie przede wszystkim psychicznie Zielonogórzan. Wiesz, mówię to dlatego, że mamy takiego Naila Tufta, który zdobywa dwa z bonusem i mamy Karczmarza. I jeśli chodzi o to, jak jadą ci zawodnicy, to widać po Nailu, czy Nilu, za przeproszeniem, że jednak trzyma się, no może bez spiny jedzie tak poprawnie, ale widać jeszcze ten brak kontroli nad motocyklem, tego polotu kompletnie jest... tam no, za wiele nie ma, natomiast Karczmarz, jak zdobył te dwa punkty, to właśnie rozprowadził ładnie Woźniaka. On pokazuje takie przebłyski takiej zadziornej właśnie akcji, że on już wie, o co chodzi na motocyklu, w jeździe. Tylko że nie ma za wielu okazji, żeby tak się z tej strony pokazać. No dobrze, że w tej zielonej przynajmniej miał okazję, bo z tym Birkemose też rywalizuje i tak zastanawiam się, dlaczego ten Birkemose nie pojechał. Już aż tak źle nie jeździ chłopak. No, trzeba mu dać trochę czasu, ale trochę się obronił w tym meczu Karczmarz mimo wszystko. No tak, i pewnie znowu się przeciągnie kolejny start tego wielkiego talentu duńskiego, ale wielki talent czeski też się ukazał, bo śmiechy chichy. Tak. Przed 14 biegiem, jak to jest, że Kwech jedzie za Zagarę? Wiadomo było, że no, jeżeli taki wynik by był na wyjeździe, to jeszcze można by sobie tam dokoptowywać jakąś quasi teorię, że trzeba walczyć o punkty, bo jedziemy potem u siebie i trzeba na bonusowy punkt zarabiać. A to wiadomo było, że jeżeli jest taka porażka u siebie, to nie ma co mówić o punkcie bonusowym, więc wystawiono pana Kwecha. I co odwali w tym 14 biegu, Darku? Po wolniejszym starcie bardzo mądry atak po kredzie przeprowadził, wyprzedził Woźniaka, nawet przez moment próbował się dobrać do Martina Waculika. Pozdrawiamy Janka serdecznie, bo no, malutki wyskok w 14 biegu i proszę, że można się pokazać z dobrej strony. No, Zielona Góra teraz jedzie do Leszna, potem przyjeżdża Wrocław. Nie widzę szczerze szans tutaj na jakiekolwiek punkty, w zależności jak Wrocek z Buffintenem będzie jeździł, bo lubi jeździć w Zielonej Górze, a Zielonogórzanie... No, w zeszłym roku byli blisko sprawienia wielkiej sensacji w Lesznie, ale to już nie te lata i być może ceny wrati. A ten Gorzów jedzie do Wrocławia, a potem dwa mecze domowe u siebie z Częstochową, Toruniem. Nie wygląda to źle. No tak, dla mnie cały czas ja czekam na tą weryfikację z silnym zespołem, nie licząc pierwszego meczu w Lesznie, więc mam nadzieję, że w końcu i powinie się nóżka Gorzowowi, bo trzeba, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby każdy jakiś przyczyszczak miał, a nie żeby ktoś sobie tak szalał od początku do końca w lidze. Tak jest, trzeba tę ligę troszeczkę urozmaicić nawet już w pierwszej rundzie. To tyle, kochani, jeśli chodzi o dzisiejszy mecz przegrany przez gospodarzy z Zielonej Góry, bardzo gościnnych, tak jak Częstochowa, w stosunku 40-50. Patryku, dziękuję ci bardzo, dziękuję za uwagę. Polecamy się na przyszłość. Trzymajcie się. Do następnego razu.